Witam, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wielki dzień dla Gwinta, ponieważ 29 października wychodzi on w wersji na iOS-y, czyli pierwsza wersja mobilna Gwinta. I z tej okazji dla wszystkich nowych graczy, może tych powracających, może tych nowych, którzy dopiero zasiądą w przyszłości do gry, założyłem nowe konto. I będziemy tutaj grali od zera do zera, tak się nazywa seria. Czyli będziemy grali bez użycia jakichś mikrotransakcji. Będziemy się starać dojść aż do rangi 0, czyli najwyższej rangi w gwincie. I co najważniejsze, będę wam tłumaczył wszystko krok po kroku dla nowych osób od zera. Jeśli startujecie do gry, to zapraszam tutaj na poradnik. Będziemy wszystko na odcinku tutaj pokazywać aż do rangi 0. To nie będzie jakaś seria taka ultra szybka, to będzie wszystko na spokojnie. Jeśli macie czas, zostańcie. I kto nowy właśnie, myślę, że warto posłuchać rad osoby, która przegrała już tutaj w Gwinta około 3000 godzin. Gram od początku zamkniętych takich testów serwerów, czyli od pierwszego momentu, kiedy można było już grać w Gwinta. To było jakieś 3, może 4 lata temu. No, wydaje mi się, że 3, ale mogę się mylić. Gra przeszła wiele ewolucji od zamkniętej bety przez otwartą. I teraz mamy projekt Homecoming, czyli Gwint już wyszedł w normalnej wersji, ale też cały czas jeszcze się zmienia, przeobraża i tutaj myślę, że te zmiany zdecydowanie na plus. Także zaczynamy. Witamy w Gwincie. Kto nowy, zachęcam do obserwowania kanału, dania łapki w górę. No i mamy samouczek. Tutaj musimy to rozpocząć. Myślę, że pokażę wam samouczek, jak wyglądają podstawy, później interfejs cały, co należy robić na początku, czego unikać. Także będzie tutaj bardzo dużo gadania. Także na to się nastawcie. To nie będzie taka seria jak jest u nas, gdzie po prostu sobie gramy na najlepszych taliach i tak dalej. Tu będzie dużo gadania dla nowych osób, więc jeśli ktoś jest nowy, to myślę, że bardzo dobrze trafił. I zaczynamy. I zaczynamy. Kontynuujemy. Tak wygląda nowe konto. Będzie się nazywało Kondzio Free to Play. No i zobaczymy. Sam jestem ciekaw nawet, jak to wygląda w tej wersji. No bo mieliśmy oczywiście reset wszystkich kart, ale no praktycznie taki czysty reset nigdy mnie nie dosięgnął już w tej wersji homecomingowej, bo i tak mieliśmy wszystkie karty możliwe do stworzenia. Mieliśmy tyle skrawków, że one cały czas jeszcze zostały. No ale to będę wam mówił później. Także tak wygląda gwincik w podstawowej, można powiedzieć, czacie. Mamy tutaj pole Królestw Północy. No i zagrywamy sobie kartę tutaj naprzemian. Raz my zagrywamy kartę, raz przeciwnik. Zasady ogólne: musimy wygrać dwie rundy z trzech. Możemy wygrać 2-0, możemy wygrać 2-1. Mogą być również remisy. Także jak wygląda pole? Jeszcze sobie tutaj przeanalizujemy. Mamy samouczek, więc to jest ważne, żebyście wiedzieli, co gdzie jest. Ogólnie tutaj mamy rękę, maksymalnie może być 10 kart. Tutaj też to widzicie w tym miejscu. Jeszcze wam to wyłączę. Tutaj macie liczbę kart. Aktualnie mamy 3. Przeciwnik też ma 3. I tutaj macie nasz deck. Akurat w tej wersji samouczku jest 7 kart, ale ogólnie mamy 10 na ręce i mamy 25 około w deku, bo nie opłaca się za bardzo robić większych deków. Także mamy około 25 kart. Można czasami więcej, ale to się praktycznie na wyższych rankach nie zdarza. I dalej, jeśli chodzi o interfejs, tutaj mamy naszego gracza, jest awatar, później są ramki, jest nasz nick i tutaj mamy taki tytuł. Można sobie dowolnie to modyfikować. Tutaj jest cmentarz, czyli nasze karty, które są odrzucone. I tutaj oczywiście przeciwnik. Board jest taki interaktywny, ale na razie jeszcze nie mam kontroli nad tym, więc tak to wygląda. I tutaj po naszej stronie jest coin, czyli my zagrywamy kartę, później przeciwnik. I tutaj możemy pasować, ale to też za chwilę. Także my sobie zagramy kartę. Możecie sobie podejrzeć jakąś kartę i tutaj zobaczyć, jak ona wygląda w wersji na przykład premium, jeśli jest. I jakie mamy umiejętności, też można spojrzeć w ten sposób.
Na przykład zagrywamy sobie w jedną pierdoloną piechotę i na rozmieszczeniu wzmacniamy tę kartę o 4, czyli rozmieszczenie jest to przy rzuceniu karty. Przy rzuceniu karty mamy 4 punkty. Możesz zagrać tylko jedną kartę na raz. Oczywiście są możliwości też używania dowódcy, który będzie później, ale tylko teraz chcemy wiedzieć tyle, że zagrywamy jedną kartę i fajnie. W gwincie nie ma fazy ataku, jednostki pozostające na polu bitwy wliczają się do twojej puli punktów. Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej punktów. No i oczywista sprawa, tutaj po prostu walczymy na punkty, nie musimy zbijać jakichś jednostek. Normalna gra toczy się na punkty, czyli jak mamy więcej punktów, wygrywamy rundę i toczy się kolejna. Także tak to wygląda. Zniszcz wrogą bestię. Czy mamy tutaj bestię? Mamy dwie bestie. Możemy wzmocnić sąsiadujące, więc na razie to jest, myślę, że niekonieczne. I zagramy sobie takiego jaskra. Niszczymy niedźwiedzia. To jest akurat taki samouczek. Tych kart, powiem wam szczerze, no nie gra się ogólnie w takiej ścisłej mecie. I teraz mamy możliwość albo zagrania medyka, chociaż tutaj nie daje nam gra pasów, więc zagramy sobie tą kartę. I to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. No i przeciwnik wygrał. Wygrał twoją pierwszą rundę, ale to jeszcze nie koniec. Wygraj dwie kolejne, aby zwyciężyć. Mamy jeszcze szansę oczywiście wygrać. Tak jak mówiłem, do dwóch toczy się tutaj walka. Na początku tak, dobiera się po trzy karty. Dobiera się po trzy karty. Jeśli macie nadmiarowo na 10, to macie więcej po prostu tych wymian, które jeszcze będą później. Ale myślę, że ktoś, jeśli grał w karcianki, to po prostu wie, że mamy fazę taką mulliganu, czyli wymieniamy sobie karty, jeśli nam nie pasują. Teraz tak, możemy sobie zniszczyć wrogą jednostkę. To naprawdę by pasowało. I możemy jedną kartą już przebijać przeciwnika. Nienawidzę potem. I tu sobie wybieramy zawsze cel. Możemy automatycznie kończyć i możemy włączyć też ręcznie kończenie tury. Także to wam jeszcze pokażę później w opcjach. Najpierw ten samouczek. Myślę, że dzisiaj będzie samouczek. Musimy to przejść, bo nowe osoby... Warto, żeby się zaznajomiły ze wszystkim. I teraz możemy sobie zagrać w ten sposób. Dlaczego nie? Tą kartę już znacie. I te karty tak samo wyglądają akurat w rozgrywce multiplayer. To jest dobrze, że ten samouczek został dostosowany. My sobie na przykład zagramy w tą kartę. I mamy pas. Dobrze, że te karty mają taką samą umiejętność. Wygrywasz rundę i teraz jeszcze mamy szansę na trzecią. Teraz dostaliśmy bardzo mocne karty. Okej, czyli teraz już runda finałowa. Teraz tak, mamy nowego jaskra, który dobiera kartę i zagrywa kartę. Mamy Arda, który wrzuca przeciwników na kolejny rząd. Myślę, że to będzie na koniec. A teraz sobie po prostu dobierzemy i będziemy medykiem później wzmacniać, więc to sobie zagramy na pierwszy rząd. Możemy dowolnie, jeśli karta nie ma przynależności. Tutaj widzicie, że art można zagrać tylko na pierwszy rząd. A na przykład zagramy sobie tą piechotę i będziemy czekali na więcej jednostek przeciwnika. Teraz zobaczcie, że jest możliwość klikania po stole. Są takie efekty tutaj również, także można się troszkę pobawić. Są również teksty, chociaż teraz widzę, że w samouczku jeszcze nie ma. I wzmacniamy sobie sojuszników. Zobaczymy też talie startowe, jakie będą. No i zobaczcie, teraz mamy Arda i to będą idealnie trzy jednostki. Bliskie starcie, tutaj jeśli będziemy chcieli położyć, to gra nam podpowie, że robimy błąd. I zagrywamy sobie tutaj. Sporo punktów i gra już pasuje. Przeciwnik tylko miał Neckera. Czyli takie karty, które mają pokrzepienie, czyli wzmacniają się o karty z wyższą siłą, jeśli położymy na pole bitwy. Także jaskier wygrał z potworami.
Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej. Dzisiaj odcinek taki wprowadzający, totalnie wprowadzający. Jeszcze chyba nie wejdziemy do prawdziwej gry. Zobaczymy. I to jest faza mulliganu, tak wygląda i na mobilkach, i na wersji PC-towej, i na konsolach. To już jest wszystko ujednolicone. Gra oczywiście jest dostępna właśnie na PC-cie, na iOS-ie, w przyszłości na Androidzie, no i na konsolach. I teraz możemy sobie wymienić na przykład to, na przykład to. I mamy Tridamskiego, mamy naszego lidera już tutaj, zobaczcie, akurat w wersji w samouczku. Rywal zaczyna. Królowa Roju. I tutaj umiejętność, zobaczcie, że jest umiejętność dowódcy. Stwórz trutnia w sojuszniczym rzędzie ładunki 5. I za każdym razem, gdy zagrywasz kartę organiczną, to jest taka karta specjalna. Stwórz trutnia. Możecie sobie w każdym momencie tutaj karty przeglądać. To jest właśnie karta organiczna. Taki tag do kart specjalnych tutaj w potworach. Wybierz dowódcę i skorzystaj z umiejętności. Nasza umiejętność to jest zadaj wrogiej jednostce jeden punkt obrażeń. Akurat na tym samouczku. Czyli strzelamy sobie tutaj. I nie możemy jeszcze spasować, jak nie zagraliśmy karty. Możemy oczywiście wyrzucać na cmentarz, jeśli nie chcemy zagrywać w jakiś sposób. Ale no, dobrym pomysłem będzie teraz zagrać sobie tego Tridamskiego. To jest karta, która wzmacnia się za dodanie punktów dla tej karty. Czyli wzmacniamy tą kartę, ona bije przeciwnika o 1. Czyli to jest taki fajny silnik. No i teraz sobie wzmocnimy jaskółką. Jaskółką wzmacniamy i tutaj widzicie, ten Tridam strzelił o 1. Bardzo fajna karta. Bardzo dobra na początek. No i teraz co możemy zrobić? Mamy 14. Nie przebijemy przeciwnika. Nie przebijemy. Bo tutaj zagramy 4 i 1 niestety, więc pasujemy po prostu. Oddajemy tą rundę, ale mamy jedną kartę do przodu, więc nie ma dramatu. Jeszcze jest szansa. I tutaj są takie ekrany między rundami. To jak widzicie, kolejna plansza. Planszę można wybierać już w normalnej rozgrywce. I teraz tak, mamy Ronwida. Myślę, że Elfi Łucznik jest bardzo fajny. Zobaczymy, jakie są karty. Tridamski i Medyk. No to mamy karty atakujące. Zobaczymy, czy rywal będzie to grał. Dobrze, i przeciwnik wykorzystuje umiejętność lidera. My sobie zagramy łucznika, który albo na bliskie starcie może zadawać 2 punkty jednej karcie, albo na daleki 2 po 1, czyli myślę, że warto użyć w ten sposób. Niszczymy jakby spam tych jednostek i tutaj jeszcze lider się odnawia co 2 tury. Także lidera możemy w tym momencie akurat kilkukrotnie wykorzystać. No i zobaczcie, że przeciwnik tutaj spasował, my mamy jedną więcej kartę. Jest super, ogólnie jest super. Ale to oczywiście samouczek i tak powinno być. Ale jeśli kompletnie byście nie wiedzieli, o co chodzi, to myślę, że nawet tutaj byłby problem w samouczku. Teraz zobaczcie rzeczy jak ładunki. Ładunki są to takie, powiedzmy, użycia karty, które możecie albo zostawiać, albo zużywać ręcznie w dowolnym momencie waszej tury. Także jest to fajna mechanika. Mistrzowska włócznia. No myślę, że to można wyrzucić. I medyk. Zwycięzca rundy zaczyna jako pierwszy w kolejnej. Oczywiście, to pamiętajcie o tym, że jeśli macie równo kart, to rywal będzie kończył, ale tutaj mamy akurat 6 na 5. I zagramy sobie Ronwida, on się będzie wzmacniał od razu. I mamy po prostu punkty. 6 od początku, więc to jest dobra karta startowa. No i tutaj rywal bardzo, bardzo idzie w spam. My będziemy to niszczyć, będziemy to niszczyć. Tę kartę już znacie. Oczywiście wszystkie karty będę wam pokazywał na spokojnie. Później na startowych dekach też.
które warto grać, które niekoniecznie. Barbegazi to jest karta, która pochłania jednostkę, czyli bierzemy punkty z tej karty i jeśli ma jakąś umiejętność dodatkową, zemsty albo czegokolwiek, no to też się aktywuje. Teraz mamy te ładunki. Zobaczcie, że są ładunki. Zapał to jest... O, karty z rozkazem mogą... Ach, to aż znikło. I teraz muszę to wykorzystać, nie mogę wam pokazać, ale widzicie. Zapał to jest taki tak, gdzie od razu po użyciu karty możemy rozpocząć dawanie ładunków. A tutaj jak widzicie rozkaz, to jedną turę ta karta musi poczekać. Chyba, że dajemy jakąś inną kartą zapał tej karcie. Jest taka możliwość, ale to w przyszłości. No i wzmacniamy sobie na przykład tą kartę i na przykład tą. Tutaj akurat w samouczku musieliśmy to wykonać, ale można spasować i zostawić sobie ładunki na kolejną turę. To jest ważne. Można sobie robić jakby takie carry over na kolejną rundę. To jest spoko. I teraz tak, zagramy sobie tutaj. Zabijałem za mniej. I teraz możemy zrobić koniec tury. Akurat wykorzystam umiejętność lidera, bo on będzie się odnawiał. Ale to możemy sobie zostawić. No i mamy dwa ładunki dostępne na później. Powiedzmy. To nie jest dobry pomysł w tym momencie, ale można tak zrobić. No i zagramy sobie Arda. Myślę, że Arda. Bliskie starcie. Ostatnie słowa. Raz, dwa, trzy. Wzmocnimy sobie kartę tą i tą. No i tutaj nie będzie żadnego problemu prawdopodobnie. I też zastosował nam przeciwnik mgłę, czyli taki efekt rzędu. Możecie sobie tutaj sprawdzać, co dany efekt robi. Ta mgła akurat daje obrażenia na 4 tury. No i tutaj jeszcze strzelamy z tym głazem. Możemy jeszcze sobie użyć lidera, ale nie trzeba. No i automatycznie się pasuje, także taka bardzo, bardzo podstawowa rozgrywka. Ale widzicie, jak to mniej więcej wygląda, jaki jest feeling. Chociaż to nie jest jeszcze prawdziwa gra, bo nie mamy aż tylu kart. To jest taka na razie samouczkowa. Przebieg rund w gwincie. Runda pierwsza. Okej. Gracze zagrywają karty, aż obaj spasują. Super. Pamiętaj, że musisz wygrać dwie rundy, by zwyciężyć, więc warto oszczędzać część kart na później. Super. No i jest runda wygrana pierwsza. Później mamy drugą rundę. Musicie pamiętać, ile macie kart, ile możecie zużyć, żeby też nie odjeżdżać tak od przeciwnika. W dół oczywiście. I teraz musimy wygrać dwie rundy. Ale nie musi być to runda druga. Możecie od razu spasować, żeby mieć taką samą ilość kart. I później przystąpić do trzeciej rundy. I możecie też na przykład, jeśli wygracie pierwszą, no to zaczynać jako drudzy. Więc macie to ostatnie słowo, które jest dosyć ważne w gwincie. Nie zawsze jest takie najważniejsze, bo są talie, które różnie działają, ale jeśli macie to ostatnie słowo, to jest duży plus. No i mamy zwycięstwo. Wybór odpowiedniej rundy na zagranie swoich najlepszych kart. Jest tu bardzo dużo taktyk. Gwint oczywiście jest skomplikowany. Ma wiele mechanik, ale to bardzo dobrze. Wszystkiego się nauczymy. Więc możesz wymienić jedną dodatkową kartę. Jeśli gracz zaczyna, to ma trzy wymiany. Jeśli nie zaczynamy, to mamy dwie wymiany standardowo. Tak to wygląda. No i mamy karty takie pod buffowanie. Jest Anna, która buffuje z prawej strony. Lub jeśli jest inspiracja, możecie sobie sprawdzić zawsze kartę i tutaj ten tak poczytać. Jeśli mamy inspirację, czyli wzmacniamy tę kartę, no to zamiast tego wzmacniamy dwie jednostki po obu stronach. Także fajnie, to jest bardzo mocna karta. I jak widzicie, ma bardzo duże combo z tym tridamskim piechurem, bo automatycznie będziemy mieli co turę takie dwa punkty. Tak samo werblista. Na koniec sojuszniczej tury wzmocni jednostkę po prawej o jeden. Czyli no taka troszkę słabsza właśnie Anna.
Będziemy wzmacniać sobie tą kartę, jeśli ustawimy po prawej stronie. Ale nie możemy po obu, bo nie ma tej inspiracji. Tu na przykład jest Rembaiwo, czyli na rozkazie musi jedną turę odczekać, zanim użyje umiejętności. Musi zagrać tę kartę. Musimy zagrać tę kartę na bliskie starcie. No i później po tym rozkazie, czyli jak już odczekamy jedną turę, możemy zadać dwa punkty obrażeń. To są takie podstawowe karty. I jeszcze mamy jazdę Burej Chorągwi, czyli jeśli karta zostanie wzmocniona, wzywamy sobie drugą kartę tej jazdy z naszej talii. Więc bardzo fajne odchudzanie talii. I też warto przypomnieć, czy też powiedzieć wam w ogóle, że przy budowaniu deku można mieć tylko dwie karty brązowe, jedną złotą, na której się dzieli właśnie talia w gwincie. Są też epickie, ale to do tego dojdziemy. Tyle musicie wiedzieć, że są brązy i są złote karty. Ale to do budowania jeszcze właśnie dojdziemy. Także myślę, że można sobie zostawić. Ewentualnie wyrzucimy tą piechotę. Tutaj będziemy mieli karty do wzmacniania. I możemy... No to wam w sumie przedstawię. Także tak to wygląda. Gracz rozpoczynający dodatkową kartą strategii. No i dobrze. To już jest normalna rozgrywka, zobaczcie. I jest coś takiego jak przewaga taktyczna, czyli gracz, który przegrywa coina, jakby zaczyna. Żeby zbalansować tą jego stratę, że musi rozpoczynać partię, Redzi po prostu wprowadzili coś takiego jak 5 punktów, które możemy rozdysponować w tej pierwszej rundzie na dowolną jednostkę, w dowolnej chwili. Możecie nawet z tego nie korzystać, jeśli nie chcecie, chociaż byłoby to głupie, ale jeśli nie chcecie, to nie musicie. To też automatycznie nie będzie działało. I po prostu wrzucacie sobie na tę kartę, kiedy potrzebujecie, kiedy widzicie, że jest fajna okazja, na przykład na tą Annę, ale też musicie uważać na jakieś ataki przeciwnika, żeby nie stracić tych wszystkich punktów. Także proponowałbym na początek tego jeszcze nie używać w pierwszej turze. No chyba, że jesteście bardzo pewni, że przeciwnik nie będzie miał jakiegoś wysokiego removala, czyli wysokiego ataku typu Geralt, ale w tych początkowych taliach będą Geralty, więc musicie uważać. Możemy sobie zrobić podgląd naszego deku, czyli takie rzeczy będą w naszej talii i mamy szansę je dobrać w następnych rundach, tak to wygląda. No i na razie jeszcze tutaj na cmentarzu nic nie ma. Zaczniemy sobie od, myślę, że jazdy Burej Chorągwi, ponieważ mamy umiejętność dowódcy, wzmocni sojuszniczą jednostkę o 1 i mamy odnowienie na 2. Jest to królewska inspiracja, umiejętność mewę dawnej, można powiedzieć, chociaż teraz po prostu tworząc deki wybieramy umiejętność i do tego wybieramy naszego lidera, naszą postać, jaką chcemy. Ale to też do tego dojdziemy. Czy mamy jakieś teksty? Jeszcze nie. Więc zaczynamy sobie z takiej jazdy. Możemy sobie użyć właśnie tej umiejętności, jak widzicie. I to jest taka czysta talia na buffowanie. I teraz tak, dlaczego jeszcze gra nie spasowała? Ponieważ mamy możliwość użycia tej przewagi, ale nie chcemy jej robić. Oddajemy turę i czekamy, co tam rywal sporządzi. Tutaj, jak widzicie, jest to zadanie obrażenia, jest ten szturm. A tutaj jest Elfi Łucznik, czyli te karty już znamy. Te karty już znamy. Możemy się na razie rozpędzić na przykład temerskim werblistą. Rozpędzamy się tym werblistą. Czyli karta będzie buffowała z tej strony. No a my sobie zagramy za chwilę tego tridamskiego piechura. Tridamskiego piechura. Jest on jeszcze w talii, więc spokojnie możemy to zagrać. No i teraz zobaczcie, że ja sobie zbuffuję jeszcze tego Tridama. I on dodatkowo będzie jeszcze miał punkciki właśnie z tego werblisty. Dodatkowe strzały. Więc bardzo fajne silniki na początek. I na samych brązowych kartach można coś tutaj zdziałać. Teraz zobaczcie, że również kedweńskim setnikiem można coś takiego zrobić. Czyli wzmacniamy sobie Tridamskiego. Raz, dwa. I również w tym momencie jest to dobra okazja, żeby na przykład tą przewagę użyć na werblistę. I to combo już będzie działało
myślę, że bardzo długo, ale gracz spasował. No i mamy spokojnie pas. Mamy spokojnie pas. I myślę, że teraz albo wydajemy sobie jakieś słabe karty do 7, żeby później dostać 3 karty i mieć również 10. No albo po prostu pasujemy i zostawiamy sobie taką rękę, ale powiedzmy, że to wyrzucamy. I powiedzmy, że to wyrzucamy. Teraz zobaczcie jeszcze, jakie karty są w deku. Tu jest na przykład Grom, który wzmacnia sojuszniczą jednostkę 2 razy. Tu jest Płotka. Myślę, że kojarzycie. Za każdym razem, gdy zagrasz złotą kartę, wezwij tę jednostkę. Można było to zrobić w pierwszej rundzie, ale szkoda też mi było złotej karty. Więc jeśli chcecie się odchudzić dosyć szybko, no to Płotka jest w porządku. A teraz, czy my coś zagrywamy? No, na dobrą sprawę mamy fajne karty. Więc teraz, jeśli dobierzemy 3, no to będziemy mieli 2 więcej fazy mulliganu, czyli 2 karty do mulliganu, do wymiany, więc myślę, że takie coś też wam pokażę. Że nie musicie wywalać tutaj kart do 7, żeby dobrać do 10, a możecie na przykład zostawić 9 i spasować. I spasować. Tak. Ja chcę spasować. Tutaj gra nam podpowiada, że możemy oczywiście grać, ale spokojnie. No i tutaj rywal, jak widzicie, dogrywa do tych 7. Tak to standardowo wygląda. Jeśli mamy jakieś słabsze karty, no to chcemy ich się pozbyć, żeby na to miejsce przyszły nam jakieś lepsze. Ale zobaczcie, jak to wygląda w ten sposób, kiedy właśnie omijamy to wyrzucanie kart. No i zobaczcie, że są 4 wymiany aż. Aż 4 wymiany, czyli dostaliśmy 2 bonusowo. No i to sobie wyrzucamy, to sobie wyrzucamy, to sobie wyrzucamy. I jest ten gromik, pokażę wam, jak działa. Musimy też uważać, żeby nie dobierać kart, które się odchudzają, typu Płotka, albo właśnie druga jazda. Żeby nie zaciągać się tymi kartami, bo wtedy mamy nie dosyć, że pustą kartę tutaj, no to jeszcze nie możemy innej, fajniejszej użyć. Także jest to duży problem. No i teraz tak, możemy się dosyć fajnie rozpędzić, ale też możemy zagrywać Grom na czyste pole, żeby później jakieś jednostki sobie wzmacniać. To też jest fajne. Więc zanim zagramy Jaskra, na pewno będzie Anna. To jest pewnik. No i zagramy sobie taki Grom i on też może tutaj leżeć. On też może tutaj leżeć. Więc to jest w porządku. I myślę, że w tym momencie możemy już zagrywać nawet gęstą mgłę. Zagrywamy sobie gęstą mgłę. I tutaj ten niedźwiedź będzie obijany. Jeśli jest 8 punktów, no to już można zagrywać. Teraz zobaczcie, że można sobie od razu takiego tridama na jedną porcję. I wzmacniamy sobie jeszcze w ten sposób. Super. Następnie myślę, że taki temerski werblista. I tutaj jest już obijany właśnie ten Trida. Będziemy grali wszystko na jeden rząd, żeby wzmocnić sobie rogiem dowódcy. Także gramy w ten sposób. Zostawimy sobie jedną porcję właśnie na Annę, żeby ta karta przeżyła. Widać, że tu są karty atakujące, więc musimy uważać. My mamy taką tutaj talię bardziej buffującą. I też Kosynier wzmacnia się o jeden za każdą wzmocnioną kartę, więc też super. Chociaż mogłem to zagrać na pierwszy rząd, bo tutaj mamy Geralta, ale nie jest źle. No i teraz nasze bardzo mocne combo. Tutaj zagrywamy sobie 7, tutaj zagrywamy sobie 5 i to już będzie nam się wszystko tutaj buffowało. To jest mnóstwo punktów co turę i to samo już się tutaj dzieje. Po prostu samo się buffuje, nic nie musimy klikać. Następnie możemy sobie dorzucić w ten sposób. To jest najwięcej, ile możecie z takich buffów wyciągnąć. To jest naprawdę dobre combo. Na start jak najbardziej można taką talię grać. Teraz sobie dobierzemy jakąś kartę. Zobaczymy, co to będzie. Warto jeszcze skorzystać z Jaskra wcześniej, żeby jak dobierzemy tego Rainbow'a, żeby był czas na zagranie. Plotki podróżują
szybciej od wiatru. O, mamy tutaj jaskółkę. No, myślę, że wrzucimy sobie na tą kartę. Niech będzie. I wzmacniamy sobie... Tutaj będzie najwięcej punktów, ale tutaj będziemy mieli też punkty od kosyniera. Także zobaczcie, jak to wygląda. Będzie 4. Te karty i tak zachowają plusy. Dobrze. No i teraz możemy sobie zagrać róg, bo te karty nam obija tutaj rywal. Zagrywamy sobie róg. Zobaczcie, że miażdżąca przewaga. Jeśli dobrze to wszystko zagrywamy. Tutaj tej karty już mi się nie uda zbuffować, więc no zagram sobie po prostu tego kosyniera. Za 7. I co ważne, jeszcze przy budowie talii wam pokażę. Jest coś takiego jak prowizja, ale to myślę, że przy budowaniu talii, bo teraz nie ma co sobie zaprzątać uwagi. Wzmacniamy co bądź. Oczywiście tutaj musimy uważać na Geralta Igni, jest taka karta, ale... No raczej się to nie wydarzy w samouczku, nie? No i możemy dograć, nie musimy. Więc myślę, że czasami warto już sobie spasować, nie męczyć rywala. I mamy osiągnięcie, uwaga, uwaga. Ukończ podstawowy samouczek. No nieźle. No nieźle. Udało ci się ukończyć samouczek. Jest awatar. Pora na trening z pierwszą talią frakcyjną. To trwa tylko kilka minut. O kurcze. Dobra, mamy bardzo długi odcinek. Myślę, że nie ma co tak robić godzinnego. Więc myślę, że następny odcinek już jutro. Chociaż jutro będą karty widzów, ale postaram się wam też wrzucić. I dokończymy sobie właśnie ten samouczek dalej. Także wiem, że jeszcze nie weszliśmy do gry, ale warto was tutaj zaznajomić z tym samouczkiem i już troszkę można rzeczy przemycić. Także tak to wygląda na początek, chociaż jeszcze nie weszliśmy do gry, co jest bardzo ciekawe. Ale też warto zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili, gdzie kiedyś mieliśmy zupełnie inny samouczek. Też dla starych wyjadaczy myślę, że ten samouczek wygląda spoko. Musicie przyznać, było kiedyś dużo, dużo gorzej. Także dajcie znać, jak wam się podobał ten pierwszy odcinek. To dopiero początek, jeszcze nie zaczęliśmy grać, jeszcze praktycznie nic wam nie powiedziałem, ale już się troszkę działo. Także dajcie łapkę, jeśli wam się podobało, zasubskrybujcie i lecimy dalej następnym razem w kolejnym odcinku. Także kto dotrwał do końca, niech napisze samouczek i do następnego. Hej, hej.